albo jesteś osobą, która pozwala, żeby inni weszli ci na głowę, bo masz zbyt niskie poczucie swojej własnej wartości. To też może być słabość, którą warto przemienić w siłę. Namaste, Maria Bucardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj porozmawiamy o ochocie do życia, o kreatywności, o sile i mocy, która jest ukryta w każdym z nas i o tym, jak często tą siłę blokujemy, hamujemy, co ma wpływ na jej utratę i jak można ją odzyskać. Oczywiście temat zapowiedziałam już wcześniej. Jest to, o czym mówiłam przy okazji ceremonii o numerze 211, czyli o karcie numer 11 w Wielkich Arkanach Wtajemniczenia na podstawie kart Crowleya Tarot Thoth, czyli siła, moc, ochota. Kobieta, naga kobieta ujeżdżająca bestię. Zaczniemy może od samej symboliki tej karty, a później krok po kroku przejdziemy przez cały ten fascynujący temat, który tak niesamowicie zgrywa się w czasie, jak wszystko. Wszystko ma swój odpowiedni czas i to, że to spotkanie dopiero dzisiaj, z takim malutkim opóźnieniem, również ma swoje znaczenie, ponieważ w ostatnich dniach bardzo wiele interesujących rzeczy wydarzyło się w moim życiu, a raczej w życiu niektórych osób z Was. Bardzo wiele interesujących pytań zostało mi zadanych i chciałabym dzisiaj to wszystko poruszyć w tym jednym filmie. Masz więc już, mam nadzieję, przygotowaną pyszną herbatę. Zaczynajmy. Jedenastka, czyli Wielkie Arkana Wtajemniczenia, jedna z kart tak zwanych triumfów, która przedstawia nagą kobietę, która trzyma w dłoniach kielich, ten święty Graal, i ujeżdża bestię. Naturalnie, gdy patrzymy na tą kartę, to przychodzą nam do głowy różne skojarzenia. Pierwszym takim skojarzeniem będzie seksualność, jakieś takie odrzucenie moralności, taka wolność, takie wręcz oddanie się seksualności, namiętności, cielesności. Ale to jest tylko jeden aspekt, który jest tutaj widoczny. Zwróć uwagę, że ta karta jest w kolorach. Dużo jest czerwonego, dużo jest pomarańczowego, dużo jest żółtego. Od razu przychodzą Ci na myśl te czakry, prawda? Czakry w naszym ciele, które dokładnie za te podstawy, za te pierwsze takie aspekty są odpowiedzialne. Jednak mamy tutaj również troszeczkę fioletowego i ta karta również symbolizuje transformację. Transformację wewnętrzną i tą transformację masz tutaj podkreśloną na przykład przez symbol węża. To jest ten ogon bestii, ogon tego lwa z taką dziwną głową, twarzą, ma wiele twarzy i ten ogon zmienia się również w lwa. Wiemy, że wąż, tutaj ten ogon jest w tej symbolice węża, symbolizuje zawsze przemianę i transformację, ale również tą podstawową taką siłę kundalini. Jeżeli popatrzymy na tą kartę, to jest to na tej w górnej części jest ten święty Graal i jest również to ta smycz, tak można powiedzieć, którą kobieta trzyma, ale z taką lekkością, którą jak gdyby ujarzmia tą bestię i mamy właśnie tą symbolikę węża, którego twarz przechodzi w twarz lwa. Lew to oczywiście, to jest takie granie pierwszych skrzypiec, to jest taka siła, moc, ekspresja. Nie przez przypadek właśnie lew był w heraldyce tym symbolem królów, książąt, tych, którzy byli na pierwszym planie. I ta symbolika tej głowy lwa, a ciała węża ma tutaj szczególne znaczenie, bo popatrz, węże są bardzo śliskie, bardzo elastyczne. Węże są bardzo mądre. Węże również zrzucają często swoją starą skórę, czyli przechodzą taką transformację. Jeżeli okazała się ona zbyt ciasna, to należy ją odrzucić. I dla mnie, bo to jest moja interpretacja tej karty, dla mnie ta symbolika jest tutaj bardzo, bardzo ważna, aby odrzucić to, co już do Ciebie nie pasuje, co stało się dla Ciebie zbyt wąskie, zbyt ciasne, tak jakby nagle wyrosnąć ze swoich własnych butów, wyrosnąć ze swojego własnego ubrania, zrzucasz je i zamieniasz na inne, które jest odpowiedzialne, odpowiednie teraz dla Ciebie w tym momencie. Symbolika węża, który zmienia się w lwa. Jak możesz to zrozumieć? Zrzucasz coś starego, odrzucasz coś, co już do Ciebie nie pasuje, odrzucasz coś, co Cię ogranicza, by przejść na pierwszy plan, by nagle tak z taką odwagą stawić czoła temu światu, aby stać się tym królem czy królową Twojego własnego życia, tak jak ten lew tą królewskość symbolizuje. Nie przez przypadek mówimy, że jest królem zwierząt. Co to jednak oznacza? Oznacza to, aby odrzucić wszystko to, co Cię ogranicza, wszystko to, co Cię blokuje. Zadaj sobie więc dzisiaj to pytanie, czy jesteś naprawdę sobą, czy też jeszcze masz w sobie jakieś wzory, jakieś schematy, które Cię blokują i ograniczają. I tutaj wrócę do tych pytań, które pojawiły się w ostatnich dniach. Bardzo ciekawą analizę przygotowywałam również w tych ostatnich dniach, gdzie analizowałam sytuację danej osoby, dlaczego brakuje jej siły i dlaczego brakuje jej tej mocy. No i tutaj może być to, że ta siła i moc gdzieś ucieka, ktoś ją kradnie, ktoś Ci ją zabiera, ktoś w jakiś sposób wpływa na Ciebie, na Twoje czakry, na Twoje życie, na Twoje otoczenie i po prostu wysysa z Ciebie krew. Zwróć uwagę, że ta karta jest bardzo krwista i ja również umieściłam dzisiaj na naszej tablicy ten kwarc hematytowy, taki krwisty, oraz oczywiście hematyt, czyli krwawnik. Jeżeli szlifujemy ten kamień, to ta woda szlifująca ten kamień zamienia się w taką krwistą i mam tutaj bardzo specyficzny kwiat, który występuje tutaj u nas w archipelagu Makronezji, czyli na wyspie Maderze. I on dla mnie jest niesamowitym symbolem właśnie takiego, popatrz, rozwijającej się spirali, można powiedzieć też węża, bo węże się często w taką spiralę zwijają. I dzisiaj ten kwiat został mi wskazany, że mam go na tej tablicy umieścić. I dla mnie on również symbolizuje tą taką energię takiego ognia, wewnętrznego ognia. Ta roślina jest również bardzo taka ognista, taka silna, taka pełna siły, pełna mocy. I to jest takie pytanie, które należy sobie zadać, a mianowicie, czy coś jest w Twoim otoczeniu, co kradnie Twoją energię życiową. I tutaj warto sobie przefiltrować wszystkich Twoich znajomych, przyjaciół, ale również kanały na przykład na YouTube, które oglądasz. Bo bardzo wiele kanałów z rozwoju duchowego, wiele kanałów z rozwoju osobistego po prostu jest tak skonstruowanych, że są zaprogramowane, aby podczepiać się i kraść Twoją energię życiową. I tutaj taki mój malutki apel do nas wszystkich, aby naprawdę sprawdzać w głębi serca, czy te osoby, których słuchasz, czy te osoby, które oglądasz, czy one naprawdę mają dobry wpływ na Twoje życie. Bo to stało się teraz takim masowym zabiegiem, że bardzo, bardzo dużo złych ludzi, którzy służą złym istotom pod pozorem tego, że przypinają sobie różne piórka, głoszą treści duchowe, a w rzeczywistości powtarzają tylko pewne informacje, gdzieś przeczytane, gdzieś zasłyszane, tylko i wyłącznie po to, aby ciągnąć energię z ludzi oglądających ich. Więc zwróć na to szczególną uwagę, jak się czujesz, gdy słuchasz jakiegoś głosu, jak on wywołuje reakcję w Twoim organizmie, czy czujesz jakiś nacisk na Twoich czakrach, czy czujesz jakiś ucisk w Twoim sercu. symptomy ciała zawsze pokazują Ci, czy coś jest dla Ciebie dobre, czy coś jest dla Ciebie złe. I drugi taki komentarz, który pojawił się wczoraj albo przedwczoraj pod jednym z moich filmów, również bardzo pasuje do tego tematu właśnie siły, mocy, ochoty, bycia sobą, bycia naprawdę sobą, a mianowicie było to pytanie, bardzo, bardzo ciekawe pytanie na temat diet. Dlaczego teraz tak jest, że promuje się diety mięsne? Dlaczego teraz tak jest, że wiele osób odchodzi od weganizmu? To jest temat bardzo ciekawy. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to bardzo proszę, napisz również w komentarzu. To wtedy, jeżeli tych pytań będzie dużo, przygotuję taki osobny film na ten temat. Jak ja widzę ten cały proces, dlaczego ten proces ma teraz miejsce i oczywiście z czym się kojarzy mięso, krew, energia i to wszystko, co wokół nas, czyli ten czas apokalipsy i czas zombie. Czyli jeżeli masz pytania do tego tematu, jakichś konkretnych diet, sposobu odżywiania, czy pytania, które dotyczą teraz globalnej sytuacji, globalnej świadomości, to śmiało pisz w komentarzach. Nawet jeżeli ja od razu nie odpowiem na Twój komentarz, to przygotuję kolejny film, który będzie taką odpowiedzią zbiorczą. Czyli wróćmy do tego tematu diet i tego bycia naprawdę sobą, czyli tej symboliki, tej karty 11, czyli siły, mocy czy ochoty. Bycie naprawdę sobą oznacza, że idziemy za głosem naszego serca, że otwieramy się na to, gdzie prowadzi nas nasze serce. Nasze serce ma w sobie taką mądrość, której nigdy nie zauważymy w naszej głowie. Bycie naprawdę sobą i słuchanie swojego własnego serca jest również odpowiedzią na to, jaka dieta, jaki sposób odżywiania jest dla Ciebie idealny. Ty wiesz, że ja jestem już bardzo, bardzo, bardzo długo weganką. Miałam również momenty, gdzie troszeczkę wracałam do wegetarianizmu i jaki jest mój sposób patrzenia na różne diety. Jeżeli znasz moją książkę Magiczna Kuchnia, jeżeli znasz moje filmy na temat niejedzenia, który na przykład jeden z tych filmów został usunięty z YouTube, gdzie krytykowałam niejedzenie i głodzenie się na śmierć, zagłodzenie się przez niektóre osoby na śmierć, to również już czujesz w Twoim sercu, jaka jest moja odpowiedź na różne diety. I tutaj tylko takie dwa słowa. To, co jest dobre dla innych, nie musi być dobre dla Ciebie. Bo jeżeli patrzysz na innych ludzi, jakie diety oni stosują, Ty nie znasz tych ludzi. Ty nie wiesz, jak oni żyją, Ty nie wiesz, komu oni służą, za co dostają pieniądze. Jest bardzo, bardzo wielu influencerów, którzy otrzymują pieniądze od różnych organizacji, od różnych firm, od różnych naprawdę bardzo dziwnych instytucji za to, żeby na przykład przedstawić taki czy inny film. Dlatego nie warto w 100% wierzyć w to, co widzisz, co słyszysz, co staje się takie masowe. I bardzo się cieszę, że mam takich wspaniałych słuchaczy, takich mądrych słuchaczy i oglądających, którzy filtrują te informacje i naprawdę przepuszczacie to przez Wasze serce. Moi słuchacze i moi oglądający, czyli również Ty się do nich zaliczasz, gdy słuchasz tego filmu, Wy jesteście bardzo specyficznymi ludźmi, starymi duszami na wysokim poziomie, którzy dużo więcej widzą, dużo więcej czują, dużo więcej rozumieją niż wszyscy inni wokół. I dlatego może być dla Was czasami szokiem, jak inni ludzie postępują, ale jeżeli na przykład bierzesz udział w ceremoniach ze mną na mojej stronie bucardimaria.com, to bardzo dobrze znasz te tematy, żeby nie być owcą, żeby nie podążać tak jak owce, czyli jedna za drugą, żeby nie dopasowywać się do owiec, czyli do ludzi, którzy bez umniejszenia tutaj jakiejś wartości czyjejś osóbki, ale żeby nie dopasowywać się do czegoś niższego, tylko starać się być sobą, żyć zgodnie z sobą, żyć zgodnie z Twoją indywidualnością, z Twoją niepowtarzalnością, słuchać Twojego serca i zawsze pamiętać o tym moim motcie życiowym, że to, co jest dobre dla innych, wcale nie musi być dobre dla Ciebie. 100 innych osób może stosować jakąś dietę i chwalić ją i mogą być całkowicie zaślepieni, jak stado owiec, a Ty jako orzeł, jako wilk, jako jastrząb, jako kot, jako inne zwierzę mocy, a nie owca, nawet koza jest dużo mądrzejsza od owiec. Ty wiesz, że ja przez długi czas w magicznej oazie miałam i owce, i miałam kozę, teraz one są w innym miejscu i mogłam to obserwować bardzo dokładnie, że owce zachowują się jak owce, a koza już nie, koza już jest wybredna, koza jest mądra, koza widzi więcej, koza patrzy w każdym kierunku i na pewno nie da się zagonić do zagrody tak szybko jak owce. Dlatego każdy z nas jest bardzo szczególnym człowiekiem, dlatego jesteśmy tutaj na tych spotkaniach, dlatego słuchasz mnie, dlatego rozmawiamy razem i dlatego komunikujemy się razem, bo nie jesteś owcą, bo nie jesteś takim normalnym człowiekiem, który robi to, co mówi telewizja, który robi to, co mówią mu inni, tylko jesteś szczególną duszą. Czasami oczywiście wielu z nas czuje się wyobcowanych i przez to staramy się w jakiś sposób dopasować do masy, ale zawsze się to dla nas źle kończy. Zawsze będziemy wysysani z energii, będziemy niszczeni i będziemy dołowani przez normalnych ludzi, ponieważ oni nas nigdy nie zrozumieją. Jeżeli jesteś na ceremoniach, to wiesz, co oznacza ten symbol eremity. Eremita również trzyma się z dala od owiec, od stada i przez to jest uważany za dziwnego, a on po prostu szuka światła w ciemności, on szuka wyższego sensu i on również dokonuje pewnej zmiany tutaj w sobie i na ziemi, tak jak i prawdziwy mag. Prawdziwy mag nigdy nie będzie biegł z masą, to nie jest prawdziwy mag. Dlatego jeżeli jesteś prawdziwym magiem, a jesteś, bo jesteś tutaj na naszych spotkaniach, czyli starasz się świadomie korzystać z Twoich talentów, z Twojej indywidualności, niepowtarzalności, ale również dbać o Twoją czystość, o czystość Twoich myśli, słów i działań i realizujesz się w tym, do czego woła Cię Twoje serce, albo przynajmniej próbujesz znaleźć tą drogę do tej samorealizacji, to pamiętaj o tym, aby daleko, daleko od stada owiec, bo stado owiec dzisiaj B i leci w jednym kierunku, jutro B leci w drugim kierunku, pojutrze C i leci w trzecim kierunku, a jak tylko pasterz tego zechce, to polecą na rzeź. Więc być w stadzie to na pewno nie jest dobre rozwiązanie, szczególnie dla szczególnych ludzi, szczególnych dusz. Idziemy dalej. Dlaczego ja tutaj na mojej tablicy umieściłam właśnie kwarc hematytowy, który jest dla mnie takim kamieniem takiej krwistości, ochoty do życia, ochoty do działania, siły wewnętrznej, mocy wewnętrznej i hematyt jako to lustro ochronne, siła wojownika, wojowniczki, która jest w każdym z nas i również ta tarcza ochronna przed wszystkim tym, co obce, co do Ciebie nie pasuje, co Cię ogranicza i przede wszystkim, co jak gdyby blokuje Twoje prawdziwe bycie z sobą. I dzisiaj przecież o to nam chodzi. Chodzi nam o ten temat, czy jesteś naprawdę sobą we wszystkich aspektach, czyli również w tych aspektach cielesnych. Dlatego te dwa przykłady, taki kwiecisty wstęp, można powiedzieć, tutaj wykorzystałam, ponieważ ten jeden przykład o diecie dotyczy cielesności, bo jesteś tym, co zjadasz, czyli dieta musi być zgodna z sercem, musi być zgodna z własnym sumieniem. Jeżeli gdzieś tam posłuchasz, a musisz jeść mięso, a Ty patrzysz na królika, patrzysz na jakieś cielątko, patrzysz na jakieś inne zwierzątko i nie wyobrażasz sobie tego, żeby zjeść krew tego stworzenia, czy mięso tego stworzenia, no to nawet jakby Cię cały świat to wmawiał i Ty to zjesz, to będzie to działanie przeciwko samemu sobie, przeciwko samej sobie, więc będzie to łamanie jak gdyby Twojej świętości, Twojego serca, tego, do czego woła Cię Twoje serce i to na pewno nie jest dobre rozwiązanie. Czyli jak zadajemy sobie dzisiaj takie pytanie, czy jesteś naprawdę sobą i łączę je tak z tym tematem diety, no to jest to automatycznie też odpowiedź na to pytanie, bo jeżeli słucham czegoś i wydaje mi się to dziwne, ale wszyscy tak robią, to czy będę naprawdę sobą, robiąc to samo, co stado owiec? No na pewno nie. Czyli przepuszczam to przez moje serce i mówię, dobrze, może to jest dobre dla innych, ale czy to naprawdę jest dobre dla mnie? Jak ja się czuję z moim sumieniem? Jak się czuje moje ciało z tą decyzją? Bo zwróć uwagę, 11, czyli cielesność. Nie przez przypadek 11 to jest również liczba anielska, liczba mistrzowska, prawda? I 11 zawiera w sobie 2 jedynki. A jeżeli znasz moje ceremonie, a jestem pewna, że znasz moje ceremonie, bo nie wyobrażam sobie, że słuchasz mnie tutaj na YouTube, a nie jesteś na mojej stronie bucardimaria.com i nie oglądasz ceremonii, to byłoby zupełnie jakieś sprzeczne z jakąkolwiek logiką, gdzie na ceremoniach masz wiedzę wyższą w przystępnej formie i dużo bardziej rozbudowaną niż tutaj na YouTube. Czyli jeżeli jesteś na ceremoniach, to wiesz, że 1 to jest symbol maga. To jest ten mag transcendentny, więc 11 składa się z 2 magów. Jeżeli jednak tą 11 zmienimy i dodamy taki 1 plus 1, to mamy 2, mamy arcykapłankę. Czyli zwróć uwagę, jaka siła jest w tej karcie. Tutaj nie chodzi o taką zwykłą cielesność i taką zwykłą seksualność, jak niektórzy chcą to widzieć. Niektórzy widzą tą kartę i mówią, a to tutaj poznasz kogoś, z kim pójdziesz do łóżka i tak dalej. Takie bzdury, naprawdę bzdury, ponieważ to zupełnie nie ma się jakoś do tego głębszego przekazu, który tutaj został zawarty. Czyli jeżeli patrzymy na 11, jeżeli patrzymy, że jest to 2 magów, czyli świadome wykorzystanie myśli, słów i działań, to już masz w 1 palcu, jeżeli jesteś na ceremoniach ze mną, to dokładnie wiesz, co to oznacza, nie będę tego tutaj powtarzać. Jeżeli zrobimy 1 plus 1, mamy 2, czyli arcykapłankę, tą, która jest utkana ze światła w sieci światła, która tworzy coś, materializuje, kreuje tutaj na ziemi i potem popatrzysz na tą 11, no to widzisz, że jest to niesamowita głębia tutaj ukryta. I gdy patrzysz na tą 11, to naturalnie widzimy tutaj zarówno tworzenie czegoś, kreowanie, jak i niszczenie. Czyli każdy koniec jest jednocześnie nowym początkiem. Ty wiesz, że nowa ceremonia będzie dokładnie w naszą pełnię księżyca. Będzie to ceremonia o numerze 213, czyli w najbliższą pełnię księżyca. I tam będziemy mówić o sile arcykapłanka w połączeniu z siłą śmierci. Śmierci jako nowego początku. Końca, który jest jednocześnie nowym początkiem. I teraz, gdy popatrzysz sobie na tą kartę, to masz tutaj zawartą również tą symbolikę tej transformacji, czyli coś odchodzi, coś nowego się pojawia. I teraz co odejść powinno? Wszystko to, co blokuje Cię w Twojej seksualności, cielesności i w tym byciu naprawdę sobą. I teraz to pytanie, to pierwsze pytanie, które sobie należy zadać, to najpierw patrzymy na zewnątrz, czyli patrzymy na nasze otoczenie, na naszych znajomych, na to, co oglądamy, kogo słuchamy, co czytamy. Czy to w jakiś sposób blokuje Twoją siłę i moc i bycie naprawdę sobą? To jest najłatwiej usunąć, ponieważ obcy wpływ, jeżeli jesteś na moich ceremoniach, to dokładnie już wiesz, jak tego obcego wpływu się pozbywamy, jak go usuwamy. Znasz również mój rytuał świec intencyjnych, że z moją pomocą pewne rzeczy możemy usunąć, czyli świece oczyszczające, świece ochronne, świece przemiany i transformacji, czy świece anielskie. No i oczywiście to jest to, co jest na zewnątrz. Skupiamy się tutaj przede wszystkim na tych pierwszych czakrach, czyli na czakrze czerwonej, pomarańczowej i żółtej. Dlatego również na mojej tablicy mamy dzisiaj słońce pirytu, czyli to jest to... Ono już tutaj dostało taką patynę, ale normalnie jest ono złote. To słońce pirytu jest tym symbolem wewnętrznego słońca, splotu słonecznego dla mnie, ale również mądrych decyzji. No i mamy oczywiście Golden Healer, czyli ten niezwykły kamień mistrzowski, również z tą energią złotego. Gdyby wyszło teraz słońce, to ten kolor byłby bardzo, bardzo złoty, ale w tym momencie słońca nie ma i obydwa te kolory, zwróć uwagę, jak odbijają się przepięknie w tej naszej karcie, czyli w tej 11. Dokładnie ta sama symbolika koloru. Idziemy dalej. Czyli pierwsza rzecz to jest popatrzenie na zewnątrz, co jest wokół Ciebie. Natomiast drugi etap, ten trudniejszy, który kojarzy mi się dużo bardziej z tą symboliką eremity, to jest patrzenie do wnętrza. Czyli co w Twoim wnętrzu blokuje Twoją siłę i moc, Twoją cielesność i bycie naprawdę sobą. I tutaj polecam Ci coś, co właściwie na tej karcie jest przedstawione, bo jeżeli popatrzysz na tą kobietę i wyobrazisz sobie, że nie ma tej bestii, nie ma tego lwa, to ona jest w takim tańcu, w takiej ekstazie. Jeżeli jeszcze nie wiesz, co blokuje Cię w Twoim wnętrzu, a nie masz na przykład funduszy, aby zamówić sobie u mnie analizę, czy analizę psychosomatyczną, czy analizę przy pomocy jasnowidzenia, to możesz wykonać takie proste ćwiczenie w połączeniu z moim e-bookiem Jak rozmawiać z aniołami i w połączeniu z tańcem. Czyli można tutaj sobie wybrać muzykę, która w danym momencie Cię najbardziej przyciąga. I tutaj nie ma znaczenia, jaka to jest muzyka. Niektórzy lubią moll, niektórzy lubią dur, czyli niektórzy wyższe frekwencje, niektórzy niższe frekwencje, w zależności od tego, jak się czujesz w danym momencie, co jest w Tobie w danym momencie i zaczynasz tańczyć. Oczywiście tak, żeby Cię nikt nie widział, żeby się nie stresować, nie blokować się w jakiś sposób, zamknąć się w swoim własnym pokoju i zacząć tańczyć. I jeżeli połączysz to z moją książką Jak rozmawiać z aniołami, to tam masz przykładowe teksty, jak rozmawiać na przykład z Archaniołem Urielem, który jest odpowiedzialny za wewnętrzne blokady, między innymi. Jak rozmawiać z aniołami fioletowego promienia, które są odpowiedzialne za przemianę, za transformację. Jak rozmawiać z Archaniołem Jofielem, czy aniołami Złotego Promienia, Mądrości Wyższej. I w ten sposób, czytając tego e-booka i później tańcząc, i potem znowu czytając e-booka i później tańcząc i Twoimi własnymi słowami rozmawiając z tymi siłami anielskimi na podstawie tych słów, które są w książce jako przykład, w tym momencie możesz prosić siły wyższe o to, aby pokazały Ci wszystkie Twoje bariery i blokady. I zauważysz, że czym częściej będziesz tańczyć, to będziesz mieć również coraz szersze spojrzenie na pewne aspekty w Twoim życiu, na pewne Twoje talenty, zdolności. Będziesz mieć coraz więcej siły, coraz więcej mocy i będziesz widzieć coraz więcej. Dlaczego tak jest? No, naukowo sobie to możemy wytłumaczyć, jak to zwykle naukowo każdy coś próbuje tłumaczyć, że naturalnie krew zaczyna szybciej krążyć, no i wszystka ta pamięć komórkowa zaczyna być bardziej aktywna i masz bardziej dotleniony mózg i wtedy widzisz więcej, słyszysz więcej. Tak sobie to możemy tłumaczyć. Możemy to tłumaczyć na podstawie wibracji, że dana wibracja wywołuje pewien oddźwięk, pewien rezonans. Jak chcesz, możesz sobie to tłumaczyć, nie ma to znaczenia i tak to funkcjonuje. Czyli ten taniec, ten taniec pełen ekstazy, tak to ujmiemy, on może Ci bardzo pomóc znaleźć to wszystko w Twoim wnętrzu, co Cię jeszcze blokuje, co Cię hamuje. Inną metodą jest psychosomatyka, czyli obserwowanie Twojego ciała. Jakie masz symptomy w Twoim ciele? Czyli co Cię boli, czy masz może żylaki, czy masz arytmię serca, czy masz bóle głowy, czy masz bóle jakiejś części ciała, czy masz marskość wątroby, czy nie wiadomo co innego, to również symptomy w ciele na zasadzie psychosomatyki będą Ci pokazywać, jakie rzeczy Cię blokują, hamują i że jest jeszcze coś, z czym należy się rozprawić. I teraz tak, jak ja mogę Ci pomóc na Twojej drodze? No przede wszystkim ceremonie, to jest podstawa. Nie ma czegoś ważniejszego niż nasze ceremonie. Bo tam nie tylko przechodzimy przez cały proces oczyszczenia, podwyższenia wibracji, aktywacji wewnętrznego słońca przy każdej ceremonii, ale również masz całą bibliotekę różnych tematów, wiedzy wyższej w bardzo prostej formie, którą możesz wykorzystać. Drugą taką metodą są oczywiście kamienie mocy, które są u mnie dostępne w moim sklepie mariabucardi.pl i tam albo wybierasz po prostu na podstawie Twojego serca, który kamień Cię najbardziej przyciąga, albo na podstawie opisu wybierasz ten kamień mocy, ten talizman, który mam dla Ciebie przygotować, który ma Ci pomagać w tej określonej sytuacji życiowej. Czy Cię ochraniać, czy dodawać siły i mocy, czy dodawać mądrości wyższej, czy wpływać na określone jakieś płaszczyzny Twojego życia. Jeżeli możesz, to oczywiście możesz sobie pozwolić na analizę psychosomatyki u mnie, czy na przepowiednię na podstawie jasnowidzenia, co jeszcze należy zmienić w Twoim życiu, co jest Twoim powołaniem, jaka jest aktualna rada na aktualny czas. Możesz oczywiście korzystać z tego, co jest najbardziej przystępne i najprostsze, czyli rytuału świec intencyjnych. Gdy wejdziesz na moją stronę mariabucardi.pl, to masz różne świece intencyjne, które oczywiście ja wykonuję ten rytuał dla Ciebie, czyli nie dostajesz żadnej paczki do domu. Paczkę do domu dostajesz tylko i wyłącznie, jeżeli zamawiasz moją powieść, trylogię w formie drukowanej, jeżeli zamawiasz talizman Kamień Mocy, no to taki talizman oczywiście muszę do Ciebie wysłać. Wszystkie inne rzeczy nie są wysyłane, czyli albo są wysyłane tylko na maila, czy na przykład moje analizy, porady przygotowuję dla Ciebie czy w formie audio, czy w formie pisemnej i otrzymujesz to na maila, czyli bardzo, bardzo dyskretnie. Jeżeli zamawiasz u mnie rytuał świec intencyjnych, to ja wykonuję ten rytuał. Czyli po zamówieniu rytuału w miejscu na notatki od razu opisujesz mi Twoją sytuację albo na maila, podając numer Twojego zamówienia, w której sytuacji potrzebujesz pomocy i ja wtedy wykonuję ten rytuał dla Ciebie. Nic nie dostajesz do domu, żadnych paczek, żadnych świec i żadnych dziwnych rzeczy. Dobrze? Żebyśmy się dobrze rozumieli, bo często o to pytacie, szczególnie nowe osoby, które po prostu nie wiedzą, jak to wygląda. Czyli idziemy dalej. To są rzeczy, w których ja mogę Ci pomóc. Oczywiście są również skomplikowane, trudne, długoterminowe rytuały, czy seksualne, czy rytuały na pewność siebie, czy rytuały ochronne, czy oczyszczające, ale to oczywiście w bardzo trudnych, ciężkich przypadkach. Na początku można zacząć od świec i wtedy często jest tak, że świece wystarczą i nie trzeba już takiego dużego rytuału zamawiać. Chociaż w niektórych ciężkich przypadkach są to rytuały, które mogą komuś i życie uratować i bardzo, bardzo pomóc w różnych sytuacjach życiowych, no ale oczywiście one już są rytuałami z wyższej półki, ponieważ one bardzo długo trwają. I tutaj zdecydowałam się, żeby o tym powiedzieć. Bardzo dużo w internecie jest kopii moich rytuałów. Czyli bardzo dużo stron skopiowało opisy, skopiowało formy tych rytuałów, a osoby te zupełnie nie mają pojęcia, jak te rytuały się wykonuje. Jeszcze raz to podkreślam. Ja miałam Akademię Sztuki Magicznej Omen Sententia i miałam bardzo wielu kursantów, adeptów, ale żaden z nich nie uczył się rytualistyki. Czyli nikt nie może powiedzieć, że jest moim uczniem i że u mnie nauczył się jakiegoś rytuału, ponieważ ja rytuałów moich adeptów nie uczyłam. Żeby to było jasne. Żaden z moich adeptów nie ma certyfikatu, gdzie miałby certyfikat ukończenia kursu, danego kursu podpisany przeze mnie, że uczyłam go danych rytuałów. Dlatego większość tych stron to po prostu są kopie, to są kłamstwa, to są oszustwa i na to trzeba bardzo, bardzo uważać. Wszystkie rytuały 30-dniowe, 7-dniowe, 3-dniowe, 9-dniowe są to rytuały mojego autorstwa i tylko ja wiem, jak je wykonać. Dobrze, żebyśmy się dobrze rozumieli, bo często zdarza się tak, że ktoś zamawia jakiś rytuał u kogoś skopiowany z mojej strony, a potem mnie pyta, kiedy ten rytuał zacznie działać. Ja nie wiem, co to jest za rytuał, wiem tylko, że jest skopiowana treść z mojej strony, ale co to jest, kto to w ogóle robi, dlaczego to skopiował, dlaczego ukradł te treści i dlaczego kłamie innych, że potrafi jakiś rytuał wykonać, którego nie potrafi wykonać, to już nie jest moja bajka. Dobrze, teraz idziemy dalej. Idziemy dalej do tej symboliki. Zwróć uwagę, że ta bestia to jest to ciemne, to czarne, co czasami jest w nas. To są wszystkie nasze wady, to są wszystkie nasze taka ciemna strona. I dlatego zwróć uwagę, że ta kobieta ujeżdża bestię. I teraz można to tak zrozumieć, tak, zaakceptuj wszystkie twoje wady, zaakceptuj wszystkie twoje, całą twoją ciemność wewnętrzną i żyj tym. To nie jest moje zdanie. Ja mam troszeczkę inne zdanie w tym temacie, a mianowicie trzeba znać swoje słabe strony i trzeba przemienić je w siłę. Czyli jak ja patrzę na moje życie, ja byłam dzieckiem molestowanym, które nie miało pewności siebie, które było naprawdę bardzo, bardzo takie odrzucane przez całe otoczenie, ponieważ no, możesz sobie wyobrazić, jeżeli dziecko miało takie właściwości, jakie ja mam dzisiaj, które jeszcze rozbudowałam, no to było dziwne, prawda? Było dziwne. I gdybym ja zaakceptowała moją stronę cienia, taka jaka ona jest, to do dzisiaj byłabym taką zahukaną dziewczynką i może jeszcze żyłabym w tej ciemności. A moim nastawieniem jest przemienić słabości w siłę, czyli zobaczyć te słabości, zobaczyć to, co cię blokuje, co cię hamuje i to zmienić, czyli ta transformacja. Zrzucamy tę za ciasną skórę, odrzucamy te nasze słabości, ale nie tak, że zamiatamy je pod dywan i udajemy, że one nie istnieją, tylko stawiamy im czoła, zmieniamy je w naszą siłę, bo często wiele naszych wad może być naszą zaletą. Popatrz, jak ja byłam dzieckiem, to bardzo często dorośli mnie krytykowali, że mi się buzia nie zamyka, że ja cały czas mówię, albo ciągle się pytam, ciągle szukam dlaczego, szukam jakiejś przyczyny czegoś, zadaję takie dziwne pytania. I można by było powiedzieć, to jest moja wada. I w rzeczywistości ta wada była w pewnym momencie mojego życia wadą, ale w pewnym momencie była również, stała się zaletą, czyli przemieniłam ją w zaletę. Wadą była w tym momencie, że gdy miałam tam 18 lat, 20 lat, to za dużo mówiłam o sobie. O samej sobie mówiłam do innych ludzi i wielu ludzi to wykorzystywało przeciwko mnie, więc była to moja wada. Wiele osób odbierało mnie jako naiwną, takie słoneczko, stale roześmiane, które można wykorzystać, prawda, do swoich własnych celów. I to było to negatywne. I gdy zdałam sobie z tego sprawę, to doszłam do wniosku, dobrze, to teraz powinnam przemienić moje słabości w siłę. Więc jak to przemienić? No przede wszystkim mowa jest srebrem, a milczenie złotem, czyli przestać paplać byle co do byle kogo, a przemienić tą wadę w zaletę, czyli komunikować się na zasadzie maga, komunikować się z innymi i przekazywać ważne treści. Więc dlatego jestem w stanie nagrywać filmy bez jakiegokolwiek przygotowania, dlatego jestem w stanie nagrywać ceremonie po prostu tak, jak siły wyższe mnie prowadzą i mogę to przekazać w twoje dłonie, bo jest to moja wada, którą przemieniłam w zaletę. Czyli przemieniłam tą gadatliwość, przemieniłam to komunikowanie się z byle kim o byle czym w komunikowanie się jakościowe na wysokim poziomie z tymi, którzy naprawdę chcą mnie słuchać i którym mam coś do przekazania i którym mogę przekazać coś, co pozytywnie zmieni ich życie. Czyli gdy patrzysz na twoje wnętrze i zadajesz sobie pytanie, co cię blokuje, co cię hamuje w tym byciu naprawdę sobą, to mogą być wewnętrzne przekonania, że na przykład o Boże, ja jestem taka gadatliwa i zawsze mi to wychodziło na złe. To trzeba zobaczyć i przemienić w twoją siłę, czyli jak mogę to wykorzystać, jak mogę to przemienić w moją siłę. I mogą być zupełnie inne tak zwane wady, które cię blokują, które blokujesz, starasz się zahamować, starasz się na przykład w jakiś sposób zablokować siebie i przez to nie masz ochoty do życia i do działania. Wyobraź sobie, gdybym ja wtedy tą moją gadatliwość tylko i wyłącznie zablokowała, czyli nie odzywam się do nikogo, bo co powiem, to będzie wykorzystane przeciwko mnie, albo wygadam coś prywatnego, więc w ogóle z nikim nie rozmawiam, nie komunikuję się, to stałabym się jakąś, nie wiem, sfrustrowaną, zgorzkniałą osobą, ponieważ jest to jakaś część mnie, którą bym zamknęła w szafie, jak tego kościotrupa i udawała, że to nie istnieje. czyli zabrałabym sobie tą jakość życia, tą ochotę do życia, a tak przemieniłam to w moją siłę, czyli dobrze, mam gadatliwość, jest to moja siła, moja moc, jestem urodzona pod znakiem Merkurego, mam ascendent w bliźniętach, więc jest to jakiś mój dar od wszechświata, który stał się wadą, no bo nie wiedziałam, jak z tym darem pracować i dlatego zmieniłam go w zaletę. Dzięki temu możemy dzisiaj się spotykać i rozmawiać. I teraz Ty popatrz na Twoje życie. Co może ktoś Ci powiedział, że jest Twoją wadą? Co może ktoś Ci wmówił? Co może ktoś Ci zaprogramował? Otoczenie, rodzice, znajomi. Co w rzeczywistości blokuje Twoją cielesność, Twoją ochotę do życia, ten taniec z tej ochoty do życia. To właśnie mogą być takie przekonania. Czyli popatrz na Twoje życie i zastanów się, dobrze, może mam ochotę, nie wiem, ubrać się dzisiaj na czerwono, no ale mam takie przekonanie, że kobieta w czerwonej sukience, no to kiedyś była prostytutka, a wszyscy będą na mnie patrzeć, a może źle to zostanie odebrane i w ten sposób blokujesz na przykład Twoją ochotę do tego, żeby bawić się magią barw. Czyli zadaj sobie takie naprawdę banalne pytania, jakie przekonania mam w mojej głowie, które blokują moją siłę i moją moc. Jestem pewna, że bardzo szybko je znajdziesz. Bardzo szybko je znajdziesz i przemienisz te słabości w siłę, czyli zobaczysz tą Twoją bestię. U mnie tą bestią była gadatliwość. Boże, jaka straszna bestia. Wszystkim wszystko wygadam, wszyscy wszystko o mnie wiedzą i potem to wykorzystują przeciwko mnie, czyli taka bestia, prawda, wewnętrzna. Ja nie zmusiłam tej bestii do posłuszeństwa, czyli nie zablokowałam jej, nie zamknęłam jej w klatce, będziesz posłuszna i koniec, czyli do nikogo się nie odzywam, tylko ja tą bestię ujeździłam. Rozumiesz teraz to przesłanie? Że ta kobieta również, przecież ona nie trzyma tej bestii w klatce, ona nie robi jej krzywdy, nie ma jakiegoś bata w dłoni, nie bije tej bestii. Bo często robimy coś takiego. No masz jakąś wadę i biczujesz sama siebie albo sam siebie. O Boże, znowu wygadałaś komuś coś na swój temat, a znowu to zrobiłaś, a jesteś taka, prawda? To by było biczowanie bestii. A wierz mi, że taka bestia, która jest biczowana, ona w najmniej spodziewanym momencie pokaże pazurę. I wtedy dopiero będzie rozpacz. Czyli nie biczujemy swojej własnej bestii wewnętrznej, tylko staramy się ją oswoić. Oswoić, ujarzmić poprzez miłość, poprzez zmianę słabości w siłę. Tak jak ta kobieta z lekkością trzyma tą bestię. I ta bestia jest wręcz w takim w takim tańcu pełnym ekstazy, razem z nią. Bo gdy zdasz sobie sprawę z tego, że wszystkie Twoje ograniczenia mogą być obce, bo zostały Ci zaprogramowane, że Ty możesz swoje słabości przemienić w siłę, że Ty możesz swoje wady przemienić w zalety. I jeżeli znajdziesz do tego drogę przy pomocy Twojego serca, to będziesz jak ten wąż, który zrzuca starą skórę i zmienia się w tego lwa, tego króla, tą królową, króla królową. Pamiętasz naszą ceremonię na ten temat? Noś głowę wysoko, by korona Ci z głowy nie spadła. I potem, jeżeli Ty oswoisz tą bestię, ujarzmisz ją i razem z nią pójdziesz dalej, to będziesz trzymać w dłoniach ten graal, ten święty graal. Kreatywność, tworzenie nowego życia na zupełnie innych podstawach. Czyli podsumowując, ta karta ochota jest przez wielu ludzi źle interpretowana. Wielu ludzi mówi, że tak, seksualność, tam jakieś orgie seksualne, a tutaj ta kobieta to jest ten symbol, prawda, różnych sekt i lóż. To jest to złe, to negatywne. Ja widzę to przesłanie zupełnie inaczej. I mam nadzieję, że po naszym dzisiejszym spotkaniu Ty również widzisz to przesłanie zupełnie inaczej. Kim jestem? Kim naprawdę jestem? Czy jestem naprawdę sobą? Również w mojej cielesności. jak wygląda moje ciało, czy to ciało mi odpowiada, czy najwyższy czas, żeby coś zmienić. Ale nie chodzi mi tutaj o jakieś wizyty u lekarzy, u chirurgów, czy nie wiadomo, chirurgów plastycznych, bo ty wiesz, jak jestem tego wrogiem, że jestem zwolennikiem naturalności. Tylko chodzi tutaj o zmianę myślenia, które odzwierciedla się w twoim wyglądzie. To, co myślisz, to, co mówisz, jak działasz, to tak wyglądasz. Więc czy to ciało ci odpowiada, czy należy może popracować, zmienić dietę, czyli zmienić odżywianie, zmienić sposób twojego życia, żeby być więcej na świeżym powietrzu, żeby więcej uprawiać sportów, jakichś takich sportów, które tobie odpowiadają. Może tańczyć, może rozkoszować się tą cielesnością, ale nie w takim rozkoszowaniu się jakimś dziwnym, tylko takim rozkoszowaniu się tym byciu naprawdę sobą. Odrzuceniu tego wszystkiego, co cię blokuje w tym byciu sobą. Zewnętrznie, czyli wszystko to, co pożera twoją siłę, energię i moc, odrzuceniu tego, ale również wewnętrznie, bo czasami sobie tą siłę i moc sami blokujemy, gdy sami siebie oceniamy, sami siebie krytykujemy, sami siebie biczujemy, zamiast po prostu coś zmienić. Bo jeżeli znowu dzisiaj coś komuś wygadałaś czy wygadałeś i nie udało ci się tej bestii ujarzmić, to nic się nie stało. Ty jesteś na właściwej drodze, ty już wiesz, że chcesz to zmienić, że chcesz to przemienić, że chcesz odrzucić swoją starą skórę i stać się kimś nowym, i dlatego przyjmujesz tą dzisiejszą porażkę na zasadzie ćwiczeń. Dobrze, upadam i wstaję, upadam i wstaję, upadam i wstaję. Tak długo, aż już nie będę upadać. Czyli ćwiczę tą przemianę moich słabości w siłę. Możesz mieć inne słabości, może jesteś osobą, która za bardzo ufa innym i to też można pozytywnie wykorzystać, na przykład w swojej pracy, w realizacji swojego powołania, prawda? Albo jesteś osobą, która pozwala, żeby inni weszli ci na głowę, bo masz zbyt niskie poczucie swojej własnej wartości. To też może być słabość, którą warto przemienić w siłę. Czyli nie akceptujemy tę słabości. Dobrze, to już taka będę do końca życia, czy taki będę do końca życia, bo to jest na pewno niewłaściwa droga. Jesteśmy tutaj, żeby cały czas wzrastać, żeby cały czas się rozwijać, żeby cały czas się doskonalić, prawda? Praktyka czyni mistrza. Tylko przemieniam tą słabość w siłę. Na takiej zasadzie, że jeżeli wiem, że brakuje mi pewności siebie, że brakuje mi mojej własnej wartości, że pozwalam, żeby inni wychodzili mi na głowę, czy jakieś zupełnie inne jakieś rzeczy, które masz w twojej głowie jako ograniczenia, to świadomie, krok po kroku zmieniam to i przemieniam słabości w siłę. I jeżeli sam nie daję rady, to wiem, że jest Maria Bucardi i ona mi może pomóc, czy poprzez kamienie mocy, czy poprzez przepowiednię, czy poprzez rytuał. Ona jest i może mi pomóc na mojej drodze. Nie jesteś sama, nie jesteś sam. To jest moim powołaniem, aby pomagać, aby wspierać, aby prowadzić i również wprowadzić cię do tego, aby udało ci się odkryć twoją drogę serca, twoją indywidualność, twoją niepowtarzalność, no i przede wszystkim twoją misję, twoje powołanie tutaj na ziemię. A ono bazuje na indywidualności i niepowtarzalności. Uwaga, nie na syndromie stada. Czyli gdy popatrzysz na tą kartę, widzisz jeszcze, że ta bestia ma różne twarze. Co to może oznaczać? Naturalnie czasami zakładamy maski, udajemy kogoś innego. Czyli nie jesteśmy naprawdę sobą, tylko udajemy zupełnie kogoś innego. I to jest świetne, można się tak pobawić przez jakiś czas, można sobie zagrać jakąś rolę, ale lepiej jest odkryć siebie. I teraz uwaga, bycie naprawdę sobą to może też zostać źle zrozumiane. Bycie naprawdę sobą, mam na myśli bycie tą istotą, którą jesteś, czyli tą duszą, którą jesteś, która jest pewna siebie, kocha siebie, która ma pewne zdolności, pewne talenty, swoją misję i powołanie. Bo wiele osób ma błędne rozumienie tego bycia sobą i myślą sobie tak, no dobrze, to ja taka jestem, zakompleksiona, niepewna, boję się wszystkiego, wszyscy mnie wykorzystują, no to ja będę dalej sobą, prawda? Dalej będę zakompleksiony, dalej pozwolę, żeby mnie wszyscy wykorzystywali, albo będę się tak czy tak zachowywać. To nie jest bycie naprawdę sobą. Bycie naprawdę sobą w rozumieniu przeze mnie, czyli przez Marię Bucardi, to znaczy bycie w pełni siły, w pełni mocy, w pełni świadomości i tym, kim jesteś naprawdę, a nie tym, co się z Tobą stało. Czyli jako dusza czysta, pewna siebie, kochająca ten świat, która wie dokładnie, co ma zrobić, wylądowałaś czy wylądowałeś tutaj na ziemi, w tej czy w innej rodzinie, i teraz ta rodzina zaczęła Cię wgrywać różne programy, jesteś zła, zły, do niczego się nie nadajesz, masz umysł humanistyczny, nie, Ty masz umysł ścisły, każdy Ci coś tam wgrywał, potem nauczyciele w szkole i w tym punkcie, w którym dzisiaj jesteś, może jeszcze jesteś w tym punkcie, że zupełnie nie jesteś sobą. Bo jesteś tylko zbiorem wgranych Ci programów i wgranych Ci jakichś rzeczy, jakichś wzorów. I tutaj jest ta sztuka. Odnaleźć to bycie naprawdę sobą. Zwróć uwagę, ta kobieta jest naga. Ona nie ma ani maski, ona nie ma ubrania, nie ma tarczy, nie ma zbroi. Ona jest naga. To jest właśnie ta nagość tego malutkiego dziecka, które się rodzi, w tym momencie narodzin, jeszcze mu nikt nic nie wgrał do niego, no ale już później, kilka godzin później już się zaczyna. Dlatego bycie naprawdę sobą to odkrycie Twojej duszy, tego, kim naprawdę jesteś, a nie tego, co zostało z Ciebie stworzone, bo tak Cię wychowano, tak Ci coś wgrano i tak dzisiaj myślisz. Mam nadzieję, że to jest jasne. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to pamiętaj, pisz w komentarzu. Ja na wszystkie pytania staram się odpowiadać, czy w formie kolejnych filmów, podcastów, czy odpowiadając na dany komentarz, czy na moim blogu bucardimaria.com. Wszystkie linki masz w opisie i wszystkie linki masz w pierwszym przypiętym komentarzu. I pamiętaj, sprawdź, czy Twoja subskrypcja mojego kanału jest jeszcze aktywna, bo my wiemy, jak to funkcjonuje, prawda, że nagle jakieś subskrypcje jakoś naprawdę bardzo dziwnie znikają. I te osoby z Was, które obserwują mój kanał, to już pewnie śmieją się z tego, że moja liczba subskrybentów jest cały czas ta sama. Nie zmienia się nawet o jedną osobę w przeciągu ostatnich 3 czy 4 lat. No, naturalnie. Naturalnie. Nikt nowy nie dochodzi i nikt nie odchodzi. Więc już naprawdę można się uśmiać z tych pewnych algorytmów i pewnych rzeczy, które są wyświetlane, i dlatego pamiętaj o tym, że mogła nagle Twoja subskrypcja magicznie zniknąć, więc sprawdź, czy masz tą subskrypcję nadal aktywną. Bo potem zdarza się tak, że Pani Mario, jak to, co Pani nie publikuje żadnych nowych filmów? No jak to nie? No nie przychodzą mi powiadomienia. No i okazuje się, że subskrypcja została magicznie deaktywowana przez jakiegoś robota. Dobrze, dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce i pamiętaj, że w tą pełnię księżyca, tą magiczną pełnię księżyca mamy nie tylko kolejny rytuał dla Matki Ziemi, mamy nie tylko ogromny rytuał świec intencyjnych, oczywiście świece intencyjne ja wykonuję codziennie, czasami co drugi dzień, w zależności od energii wszechświata, ale takie duże rytuały świec intencyjnych zawsze są w pełnię i oczywiście w pełnię mamy również naszą kolejną ceremonię o numerze 213. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bucardi.